Mam ogromny zaszczyt i wielką też przyjemność powitać Państwa z okazji uroczystości obchodów 94. rocznicy odzyskania niepodległości. Dnia chyba bardzo ważnego dla każdego Polaka. Z tego miejsca w sposób szczególny chciałabym powitać zacnych przybyłych do nas gości w osobie pani Bernadety Hordejuk, radnej sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego. Chcę powitać władze miasta Iławy, pana burmistrza Włodzimierza Ptasznika oraz jego zastępców, a także starostę Iławskiego, pana Macieja Rywińskiego. Witam bardzo gorąco kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych, inwalidów wojennych Rzeczypospolitej Polskiej, członków Związku Sybiraków. Za moment na tej scenie pojawi się 6 osób, które dostaną dzisiaj odznaczenia z rąk starosty Iławskiego. To jest odznaka, którą otrzymujemy dzięki stawiennictwu osób, które przeszły wiele w swoim życiu, które wiele przecierpiały. Dzięki ich, powiedzmy, sercu i zauważeniu naszych skromnych osób, a wykonywaliśmy tylko i wyłącznie swoje obowiązki, nic więcej, możemy dzisiaj na piersiach tą ważną i cenną odznakę mieć. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i proszę podziękować tym wszystkim, dzięki którym to znaki mamy. Dziękuję bardzo. Na scenie chór Uniwersytetu III wieku, którym dyryguje nasza pani profesor Honorata Cybula. Zapraszam bardzo serdecznie. Dzisiaj po raz 24 uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących będą nam przedstawiać pieśń i piosenkę historyczną. Dzisiaj jest to program pod tytułem Warszawa da się lubić. Obiecali, że będą to utwory, które wszyscy znamy, niezależnie od wieku i pochodzenia. Mam nadzieję, że po raz kolejny obejrzymy fantastyczny program, który przygotowali pan Stanisław Kożuchowski i Sławomir Zbysiński. Oddaję głos moim młodszym kolegom i koleżankom, żeby oni poprowadzili tę część programu.
Uczniowie z zespołu szkół ogólnokształcących w Iławie i zespół wokalno-instrumentalny przywitali Państwa utworem Jest Warszawa. Utworem, który zostanie zaprezentowany lada moment, jest tango andrusowskie, wykonywanym przez Jaremę Stępowskiego, występującego przed laty w kabarecie starszych panów. Teraz po tej zabawnej piosence przejdźmy do naszego stałego punktu programu, czyli Moje City i Ty. W tym programie będziemy opowiadać o tym, co się nam podoba, a co nie za bardzo w naszych miastach. W dzisiejszym programie mówimy o Warszawie. Naszym gościem jest pani Dorota, która mieszka od 2 tygodni w naszej stolicy. Ja 3 dni chodziłam po Warszawie. Ja szukałam takiej wieży i tam nie było nic. Eiffla. Tam nie było nic. Eiffla. Tam nie było nawet szczątka Eiffla. Eignera tak, no ale to jest ulica, no nie wieża, to się nie umywa, to nie ten poziom, nie ten poziom. To zupełnie nie ten poziom. Poziom. Zapraszamy na wielki finał naszych prezentacji. Warszawa da się lubić, Warszawa da się lubić. Tutaj szczęście można znaleźć, tutaj serce można zgubić. Bardzo serdecznie wam dziękujemy. Te brawa są dla was, także warto się jeszcze raz nisko ukłonić. Patrzę w stronę panów profesorów.